Hej, siemaneczko ludziska, zapraszam na 36. już odcinek. Porozmawiamy ze Skarem. Udało mi się tutaj już poza nagraniem zabić wszystkie wcielenia Hasa, czyli te smoki, które tutaj krążyły po tym labiryncie. Zobaczymy, co otrzymamy w nagrodę. Jak, człowieku, zabiłeś już wszystkie wcielenia Hasa? Mieszkańcy labiryntu będą ci bardzo wdzięczni, jeśli nie będą musieli już żyć w ciągłym strachu o swoją skórę i życie swoich młodych. Zabiłem wszystkie wcielenie. Więc jesteśmy znów wolni. Nasze potomstwo może już spać spokojnie, a my znów będziemy żyć z elfami pokoju. Jestem wdzięczny za twą pomoc, człowieku. Masz, weź ten płaszcz. Został stworzony w moim świecie, w Ultrax. Nie znajdziesz tu niczego podobnego. Płaszcz smoczy i 2000 punktów doświadczenia. Mam nadzieję, że zdołasz odzyskać zaufanie elfów. Dużo się wycierpieli przez nikczemne czyny Hasa. Mówiłeś, że chcesz dostać się do Murok, tak? Mogę ci w tym pomóc. My, Smok, jesteśmy dobrymi magami. Nauczę cię, jak dostać się od wejścia labiryntu prosto do Murok. Nie będziesz musiał przebywać całej drogi, przepraszam. Smok pokazał ci kilka gestów oraz zdradził hasło, które pozwoli ci przedostać się przez labirynt w sekundę. O, proszę bardzo. Co to za płaszcz jest? 20 do bazowej obrony, 15 do siły czarów bojowych. 31. Ale co to mi to daje? Obrona 95. 87. O ja pierdziu. 84. 91. 86. Kurde, pieczone. 59. Mamy troszeczkę mniej. Bo to tylko dla kogo jest? Dla pancerz neutralne. Obrona 57. Mamy 59. Smoki dostaje więcej obrony. 49. Tu mamy to samo. Ale jeszcze mamy do siły, do czarów bojowych. Zaraz zobaczymy, ile zadaje na przykład taka strzała. 830, 1425. No, troszkę więcej, ale my nie używamy tutaj generalnie tych czarów bojowych. Chociaż to można by było ulepszyć. 135, 1295, 1800, 2100. No nie mamy kryształków. Niestety było błędem to, że patrzcie, możemy sobie to użyć. Co jakiś czas się zmienia nam tutaj smok i możemy sobie tego smoka przyzwać. Tutaj mamy morale, cholera. Dobra, jak się do tego przenieść od razu? O, i możemy smoki tutaj jeszcze najmować. Fajnie. Chyba tylko jak się przedostać powrotem. No gdzie jest to hasło i ta szybka podróż? Coś tu nie działa, widzicie? Chyba, że musimy stąd wyjść. Chyba to jednak nie działa. Czy chcesz użyć sekretu szybkiego ruchu przez labirynt? Tak, aha, widzicie. Dobra, działa to chyba jednak. Dobra, super. No co, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy eksplorować Murok. Nie przedłużam. Muszę tego gnomka załatwić. To czar jest taki średnio najeżdża, ale dobra, będziemy atakować. Mam nadzieję, że mi tutaj nie załatwią zaraz. Tutaj rzucimy ogniem.
marka. Mocne. Lepiej było tutaj, kurczę, jednak uderzyć tym piorunem. Tracę całą, kurde, tą. Nie wiem, czy to warto. A tu jeszcze jest jeden gagat. A ja sobie tu stanę i cyk, użyjemy tej... Aha, tylko dwóch. A to zawsze... Zawsze coś. 177. Kurde, tutaj nie dotrze ten... Konny. Dobra. Zero strat. Będziemy trochę tutaj chodzić. Nie wiem, czy jakieś misje są tutaj. Czy nie ma. A, zapomniałem, że mamy troszkę run. Znaczy, nie mogę tego zebrać. Co się stało? No, wreszcie. 27 run mamy tutaj. Tolerancja. To mnie nie interesuje. Weźmy to, strażnik światłości. Z magii to weźmiemy sobie nekromancję. Uzdrowiciela z mocy. Nocne działanie i szturm. Szybkość i werwa są gwarantami zwycięstwa. W trakcie pierwszej rundy bitwy jednostki bohatera otrzymują inicjatywę plus 1. Dobra, to smoki. Przeciwnika nie będą nas atakować. W pierwszej turze, mam nadzieję. Oj, proszę, możemy smoczki tutaj dzierżyć. I mamy tutaj jedną obronę, 300 do dowodzenia. Kupuję, ale nie będę zakładał. Człowiek, teraz zobaczyć ty, jak umierać. No nie ma tak, co za bardzo od razu podlatywać, bo przeciwnik ma tutaj naprawdę masę armii. Ma jakichś łuczników? No jest, kubańca daleko łażą. Tutaj siekiemy dwóch. Tutaj też siekiemy dwóch. Ale tam nie dolecę. No tak średnio się to opłaca. Trzech. Nie mam innych czarów. /329. Wow. Trafmy tego. No patrzcie, wskrzeszenia nie mam. Cholera. Brak many. Mam strasznie 8000 obrażeń. Ja cię pierdziu.
10700, takich jeszcze nie miałem. Chyba... Co tam moja żona chce? Obrona 49 i 57. 39 i 59. Aha, co przyszedłem, dobra, to nie. Mam nadzieję, że moi drodzy, dzisiaj skończymy ten materiał. Grę, znaczy się. Fajnie by było. Mam nadzieję, że tu takich zadań wielkich nie będzie. No raczej poziomu już nie zdobędziemy tutaj bez szans. Jest tam generalnie jakiś taki artefakt, który zwiększa nam obrażenie od błyskawic o 20%. No ale cóż. Nie będę go zakładał. Jak to byś sieknął tego? Czy 150 obrażeń, kurde. To 73. Uciekam. Za dużo ich tam jest. Siedem, trzy. Próbuję tak zrobić, nie wiem, czy to się uda. A, widzicie, gówno. Dobra, ten ma cały pasek zdrowia, to trzeba atakować. Nie chcę stracić smoka, wiecie? Na sam początek. Tak trzech konnych straciłem. Kurde, tego nie... Nie zebrałem? Nie wiem, złoto się już nie przyda, ale... Tutaj to ktoś łazi, nawet dwóch. Poczekajcie, się na mana naładuje trochę. 73 punkty starczy. Ładnie. Dwustu czterdziestu. Nie wiem, czy to potrzebuję. No to maksymalny poziom 30. Okej. Okay.
Zaczekamy. Zaatakujemy, dobra. Tego pociągnę do siebie. Wykona kontratak. No dobra, nie wykona. 43. Teraz jak nam czarny zginie, to możemy sobie go tutaj wskrzesić. Znaczy nająć. Musimy manę naładować. No, to możemy smoki kupić. Tym razem zielone, także chyba mamy komplet. Czerwonych jeszcze chyba nie widziałem. A to co to jest? Świątynia Szał, okej. Się nam ładuje nam jeszcze trochę mana. Dobra, git. Strzelec, to jest. To też jest strzelec? Te trzech strzelców. Może być ten strzał pies. Tak myślałem, że użyję tej umiejętności. Czego to dwa, muszę użyć wskrzeszenia. Kurde pieczone, no musiał trafić tego.
Dobra, napisujemy i co? Chcę się cofnąć, bo tutaj widzę, idziemy w stronę głównej mapy. Tutaj jeszcze mamy, dobra, dowodzenie. Hirosie można było wybierać między złotem, a chyba doświadczeniem. Szkoda troszkę się rozstawać z grom, ale też wiadomo, 30 odcinków żeśmy nagrali, no to tak, jest tutaj bardzo... O cholera, dużo jest jednostek, więc użyjemy ostro. Dobra. Myślę, że jak zaatakujemy, to będzie ok. To jest ten smok. Czekać, lepiej to zbić. Bo nie wiadomo, czy następnym razem mnie nie zaatakuje. No i co, będziemy walczyć za chwilę. Pewnie z jakimś mega orkiem. Trzeba by 12 tu jest, cholera tych. Wyciągniemy gościa. 5 mniej. Super. Nawet tutaj idzie nam jakoś. Po 40. Dobra, tu wszystko. Możemy wracać. Mapa na szczęście nie jest duża i dobrze, bo byśmy tu musieli jeszcze jeden odcinek nagrać, a tak sobie skończymy dzisiaj grę. Kurde, świetna produkcja, naprawdę. Tych odsłon w... Zresztą to nie jest chyba tylko moje zdanie, że gra jest ekstra, bo producent tutaj wypuścił chyba z 5 odsłon gry. Ma jeszcze tutaj, jest wojownicza księżniczka, jest, są tam... Czekaj, żelazna wojowniczka, jest jeszcze tam Crossword, czyli... Wojna światów chyba, czy coś takiego, jeszcze jest tutaj, mamy... Możemy demonami grać, możemy... Kurde, nie podlecę, cholera tam. Przyznam szczerze, że już nie pamiętam nazw tych dodatków. A, Wojownik Północy jest jeszcze dodatek, chyba. Także no, jest tutaj kilka dodatków. Oczywiście na razie... Nie będę nagrywał kolejnych serii z tej gry. Myślę, że tu jak zaatakujemy, to będzie ok. Tylko, że ten kuźwa tutaj ma 285 życia. Kubaniec. Jest mi smoka zabija. Także sobie kupimy. Patrzcie, możemy na trzeci poziom to wybić. No niestety smok jeden zginął. No chwilę drugi zginie. Ale to zaraz sobie kupimy.
Gdzie te smoki były? A tutaj? A tu chyba tylko zielony. Dobra. Napiszcie, moi drodzy, czy graliście w ogóle w tą grę. Jeśli ktoś z was grał, to pytanie, kim graliście, jaki poziom mieliście i jaką armią żeście tutaj walczyli. Wiem, że niektórzy nawet wybierali nekromantów. Rosa może nie jest zła, ale smoki chyba lepsze trochę. A do końca chyba wiele nie zostało. Tutaj jakiś chodzi jeden łebek. Silni, o cholera. Spróbujemy atakować. Silni, masakra. Bo ty podlecali nie tego, cholera. Weźmy to tu. A tu sikniemy co łucznika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Powinno się udać. 7 do 1100. Kuźwa, nie zaatakuje, no ja cię pierdzielę. Co za pech. Kurde, no ten wiesz, jak zginie czarny smok, to tym nie podlecę. To sobie kupimy. Czarny i zielony może oberwać. Kuźwa mać. Tutaj sobie sikniemy tą kulą. Aj, wskrzeszenie, wskrzeszenie, Bartu. Skubaniec 4 smoki mi załatwił. Z racji tego, że nie mamy tutaj konnych, no musimy ich wskrzesić. Na szczęście zaraz sobie wskrzesimy. Pofnicie czasu, czarna dziura, odpoczynek 3. O! Jeden smok się do nas. Przytulił, że tak powiem. Ale te kurde nic nie ma. Dobra, ja sobie pozwolę tutaj armię uzupełnić. Dobra, widzicie, mamy smoki uzupełnione. Jeszcze wróciłem do elfów. 194 łowców mamy. Jedynym błędem, jakim tutaj zrobiłem, to wydaje mi się, że niepotrzebnie wszystkie te czary, których nie używamy w ogóle, wbiłem na trzeci poziom, co mnie kosztowało masę kryształków. No a tutaj bym sobie wbił kilka zaklęć na trzeci poziom, na przykład z tych tutaj, tu mamy owca, też jest dosyć ciekawa, gejzer jest ciekawy. Karła mógłbym sobie wbić. Armagedon nie, ale co tu jeszcze mamy z tych czarów, który bym... Widmo. Dosyć ciekawy czar. Tego też czasami używamy.
Także no. Tutaj chyba wbijałem te. A nie, to ma wbite tylko na drugi poziom. Zresztą generalnie mało kryształków jest w takim razie w grze. Co to kuźwa tam za armia jest? Ja pierdzielę, patrzcie tam. To ja może chyba tędy pójdę. Nie wiem, czy tutaj zejdę na dół. A jest. Jakiś kuźwa bosik już tam na mnie czeka. Mamy 17 milionów 600 tysięcy złota. No ale wiecie, gramy na łatwym poziomie. Cholera, szału nie ma. Nie wiem, czy podchodzić, cholera. Łucznik, kogo? Tutaj sieknijmy. Kurde, 40, no jaki kuźwa pech. Oddaj, proszę, oddaj, jest! Super, super, super. Tutaj puszczę jakąś łapkę typu kula ognia. No patrzcie, brakuje nam 8 kryształków. A ja mam 8 kryształków. A magia chaosu trzeci poziom nie mamy. Tak. No to nie mam. Tu podlecimy, użyjemy magicznej. Źródło many plus 32, ale jaja. No nie wiedziałem, że tak to działa. A smoki najlepsze. Co tu jeszcze jest? A tutaj się schował gość. Dobra, idziemy na tego bossa tam, tak? Póki szały mamy napełnione, chociaż mamy butelki. Mamy butelki, szał, więc... A tutaj też możemy? A tu byłem już, dobra. No ta lokacja już nie jest taka duża. Na szczęście uda nam się skończyć. Jaka kuźwa armia. Bagut. Stać człowiek, dalej nie pójdzie. Coś ty za jeden, wielkoludzie. Nazywam się Bagut, teraz ja zmieniać cię w duża miazga. Jesteś Bagut, ależ jasny, słyszałem o tobie. Jak to? Ty specjalista od miazga, więc dlaczego taki duży? Ja robi tak. Przełoży cię przez jedną rękę, złapie drugą rękę i wali i zostaje mokra plama. Co to jest to wielkie coś za tobą? Ty patrz i się boi. Ty widzi arcylot i widzi ostatni raz, bo zaraz umrze. Teraz Bagut zrobi z siebie miazga. Bagut wielki ork. Dzięki Bagut orki zwyciężać. Orki cały świat, a reszta umrzeć. Pewnie jesteś też bardzo mądrym orkiem, w takiej wielkiej głowie musi mieścić się spory intelekt. Ta duża głowa, duży intelekt, Bagut ma największą głowę, jak największa od szamana, większa od byk. Nie, byk ma większa głowa, znaczy, że byk bardziej mądra od Bagut i od szamana? To jak, ork średniak, gotowy na pojedynek? O cholera, 25-25, czekajcie, tu podlecimy. No to nie ma co się zastanawiać, to już jest ostatni. Aj, ja bym tu podleciał, to bym mógł trzech zaatakować. Las. Bardzo ładnie. Armagedon 1190. 1000-2600, drugi poziom. Thank you.
Tutaj zaatakujemy dwóch. Albo tutaj. A tym tutaj polecimy i zsiekiemy tych trzech. Czekajcie, tutaj dwóch tylko zaatakuje. Tu też dwóch, tu też dwóch. Co nie jest tutaj zaatakuje. Tylko, że teraz konny nie przejdzie. Aj, trudno. Pechuś. Zobaczymy, jakiegoś czaru użyję. Proszę, mamy hienę. Tak on leci. Smok ma mało życia. Smok ma mało życia. Tylko 52 punkty życia. No cóż. Tego pociągniemy do siebie. Tego dobijemy. No i co, zabrakło nam troszeczkę. A nawet nie. I po frytkach. Zero strat. Ostatni boss. Zero strat. Stać człowiek, nie zabijać Bagut, inaczej wszyscy umrzeć, tylko Bagut może pomóc. Błagać o litość, ty nie rozumiem. Ty głupi, świat umrzeć, tylko Bagut ocalić wszystkie orki, tylko Bagut lecieć, a arcylot do inny świat. Bagut wielki, pilot wielki i silny, o czym ty do diabła gadasz? Nic nie rozumiem, ja nie umiem wysłowić, ty nie rozumie Bagut, ja błaga, ty pogoda z szaman. Ty duża, duża słucha. No dobra, wysłuchamy tego twojego szamana. Wysoki szaman Bahalum. Człowiek, ty wybaczy Bagut, on młody, głupi. Szamanie, nie tłumaczysz, nie tłumacz się, tylko ty... Sorry, ty tu jesteś wozem. Kurwa, jak to jest dziwnie napisane. Człowiek, ty mało wie, musi mnie posłuchać. Orki to mądry naród, orki wielki naród, tylko my... Pierworodny naród, który wie cała prawda. Dobrze, wysłucham cię, mów o wielki i mądry. Człowiek niech słucha, stary ork. Dawno, dawno temu bogowie byli wielka nicość i umarli z nuda. Potem wymyślili, co by stworzyć Endoria i wiele inne światy. Bogowie sobie żartowali, kiedy robili Endoria, świat, który stoi na grzbiet wielki żółw. Nie kapuję, to ma być dla mnie nowość, że świat stoi na żółwiu. Człowiek, ty... Nie wie, nawet najmniejszy ork wie, że nasz świat stoi na duży żółw Endoria. Wasi bogowie nie mówią wam prawda. Dobra, niech Endoria będzie sobie wielki żółwiem, na którym stoi nasz świat. Mów dalej. Bogowie zostawili na Endorii tytani i dali im iskra stwórców. Tytani zaczęli tworzyć. Stworzyli orki, pierwsza ludność na Endoria i wiele inna istoty. A największy z tytanów, Set, stworzył światy duchów, co... By wszystkie żywe istoty nie umierały, tylko żyły dalej świat Tytana. Oszukał bogów, oszukał śmierć. Bogowie źli, bardzo źli na Set. Oni zabili wszystkie Tytany, a Set na zawsze wygnali do świata duchów, żeby był tam i cierpiał. Jeden z Tytanów żyje i jest uwięziony w świecie śmierci. Tak, człowiek, ale Tytan Set nie chce cierpieć. Chce być wolny, ale za jego wolność... Cały świat, cała Endoria musi umrzeć. Jak zabić wielki żółw? Trzeba łzy boskie dziecko, tak powiedział Set. On długo czekał, ale w końcu bogowie dali najwyższemu wodzu ludzi córka boskie dziecko. Tytan szczęśliwy, bo wolność blisko. On znalazł zły has i zrobił go swoja sługa. Set mówił,
szaman i kazał słuchać Hassa. Tytan to nasz stwórca, a my go słuchamy. My słuchamy Has, ale on nie chce umrzeć razem z Endoria. Dokąd chcecie odlecieć? Gdy Endoria martwa, Tytan zabierze jej moc i wszystko, co żywe, które też martwe. Set będzie bardzo potężny, prawie jak bogowie. Po co ma się martwić się naszym światem, jak może stworzyć własny? Orki nie chcą umierać. Będziemy zwlekać i nie porwiemy dziewczyny. Będziemy myśleć, jak przeżyć. Szamani palą ziemię i zabierają grzyby. Dużą myślą i wymyślili, co by zbudować wielki latający statek, żeby polecieć do inny świat. Arcylot. Ta imponująca maszyna. Nie sądziłem, że orkowie są do czegoś takiego zdolni. Sami nie mogliśmy zrobić arcylot. My poszliśmy do krasnoludy pytać o inżynier. Nie mogli my powiedzieć prawdy, więc powiedzieli my, że budujemy tunel. Ale krasnale się roześmiali i nie dali nam inżynier. A potem my zabrali wszystek inżynier siłą, wzięli projekty i uciekli. Krasnale wojowniki nas gonili. Potem głos Set rozkazał otworzyć portal. Orki otworzyli i straszny demon wyszedł. Orki się przestraszyły i uciekły jeszcze szybciej. Ledwo dobiegły do statku, ale z inżynier. Czyli żeby zbudować arcylot, powołaliście krasnoludzkich inżynierów. Krasnoludzkich inżynierów. Tak, krasnale pracują teraz dla nas. Narysowali wielki projekt i powiedzieli, że statek trzeba zrobić z magiczne drzewo. W Murok nie ma drzewa, nic tu nie ma, tylko ugór. Wysłaliśmy poseł do elfy, poprosiliśmy o drzewo. To wiem, królowa Violessa nie dała wam drewna i wygoniła waszych posłów. Prawda, ty człowiek szaman? Elfy nie chciały słuchać naszych posłów i naszpikowali ich strzałami, a potem znaleźli my zła wiedźma Zelbera, która nie lubi elfy. Nauczyła nas, jak zdobywać drewno. Krzesić morderca Karador za pomocą kryształ ciemności. Wielka armia trupów pójdzie za Karador i zabije elfy, a my wtedy zetniemy las. Sprytna koncepcja. Nie lękacie się Karadora? Lękamy się bardzo, bardzo, ale bardziej niż Karador lękamy się Has, który jest zły i chory w głowa. Ma dość czekania na dziewczynę i zjadł najwyższy wódz. Potem zjadł młodszy wódz, a potem najmłodszy. My mamy wiele wódz, więc póki Has nie zje ich wszystkich, mamy czas krzesić Karadar i ściąć las. Karadar nam wdzięczny każe porwać dziewczyna. Dziewczynka, która jest dzieckiem najwyższego wodza ludzi. Czy przyznajesz się do porwania księżniczki Ameli, córki króla Marka? Gdzie ona teraz jest? Dziewczynka, oddamy my smok Has. On poleci daleko, daleko na czubek głowy wielki żółw i na krzyczy na dziewczynka wystracha ją. Mała dużo wypłacze i łzy boskie dziecko zabiją wielki żółw. Ale my zbudowali arcylot. Mieli dużo drewna z las elfów, a inżyniery ciężko pracowali. Teraz orki mogą polecieć do inny świat. My polecimy daleko, daleko na zachód, co by znaleźć świat Teana. Ocalimy nasz naród. Do czego wam ten wielki bagut ma wam posłużyć za broń do podbicia nowego świata? Ha, bagut za młody. On nie umie się bić. Nie umie nawet bić bębenek. Inżynier powiedział, że wielki statek musi mieć pilot. My dobrze karmili bagut. Tańczyli my dookoła niego szamański taniec, śpiewali pieśni, zażynali owce, wszystko po to, by urósł szybko, szybko, w trzy księżyce. Został duży pilot do kręcenia ster. Rozumiem, księżniczkę porwał smok, a wy zamierzacie odlecieć w tej swojej machinie, odlecieć i zostawić nasz świat. Ty mówi sama prawda, ty wszystko rozumie, niedługo wszystko, co żywe, umrze, może i już suche. Endoria umiera stopniowo, my musimy szybko lecieć. Przemyśl wszystko, co właśnie usłyszałeś. Tak źle się dzieje w Endorii. Musisz powstrzymać smoka Hasa i uratować Amelię. Jedyny sposób, możliwy sposób zabrania tam dużej armii to arcylot orków. Musisz tylko przekonać wodzów. Człowiek zdecydował lecieć z orków do innych świat. My myśleli szybko, szybko, bo niedługo cały świat martwy. My polecimy też bez ciebie. Musimy powstrzymać Hasa, dlatego uciekać z
skoro możemy ocalić nasz świat. Człowiek niemądry, Set to tytan, nasz stwórca, orki nie mogą mu powiedzieć nie i nie zabiją Hasa. Tylko też nie walczyć ze sługi swój Pan Bóg, prawda? My nie przeszkadzamy, wielki tytan, my po prostu uciekamy do innej krainy. Tak wiem, żeście z tchórzem podszyci. Ale ja nie jestem taki jak wy i powstrzymam sługę Seta. Uratuję dziewczynkę, bez niej Has nie będzie w stanie skrzywdzić Endori. Człowiek dzielny, ale głupi. Nie możesz pożeglować na głowę Endori. Na morzu wygwizdów silny wiatr wieje. A co z waszym artylotem? Machina tam nie doleci? Wielki artylot jest bardzo mocny. Pokona silny wiatr i poleci wszędzie. Nad morzem i nad ziemią. I zaniesie wielka armia. Ale artylot to ostatnia nadzieja na przetrwanie orki. Nie możemy go oddać w ręce człowiek. Jeśli odbierę Hasowi dziewczynkę, nie będziecie musieli uciekać. Wasz dom jest tutaj. Powinniście o niego walczyć. Ty cicho, ja mam dużo do myślenia. Kurde, myślałem, że skończymy ten odcinek. Człowiek nie zostawia nam wiele wyboru. Duchy przodków też nie chcą zostawić świata śmierci. Nowy świat jest tam, a nasz rodzimy tutaj. I on cierpi, umiera. Endoria mówiła to stary Bahalum we śnie, że zanim ja odebrał głos, teraz ty odegna głos Seta. Set. Dajemy ci artylot, Bagut może sterować się na drogę do głowa żółwia. Zawiedzie cię i twoja armia, a ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Człowiek, ty chcesz pogadać z Bagut. Bagut, miałeś być pilotem. Tak, łap za ster, lecimy na Hasa. Wiesz, gdzie to jest. Tak, Bagut, teraz kręcić. Artylot leci do Has. Szybko, lećmy. Ja pierdziu. To nie pamiętam, żeby takie zakończenie było. Kuźwa, jaka gra. Ja pierdziu, nie wierzę. Strasznie rozbudowana ta gra jest. Nie musisz jeszcze jakaś jedna kraina będzie. O cholera, jest dziewczynka. Wujku, mój ojciec cię tu przysłał, prawda? Mój ojciec jest prawdziwym królem. Wyślę za mną mnóstwo rycerzy, a rozkręci na białym koniu, który mnie uratuje. Może i nie wyglądam jak książę, ale masz rację. Twój ojciec mnie tu przysłał. No cóż, jeśli przyszedłeś mnie uratować, to musisz mieć czarodziejskiego białego rumaka oraz miecz. Tak było we wszystkich bajkach, które niania mi czytała. Przykro mi. Masz rację, nie jestem prawdziwym księciem, ale jeśli nalegasz, to mogę stąd odlecieć i poprosić twojego ojca, by przysłał kogoś innego. Przykro mi, ale twój ojciec nie miał akurat pod ręką żadnego innego księcia, więc będziesz musiała zadowolić się tym, co masz. Gdy mnie już uratujesz i odprowadzisz do domu, poproszę tatę, by mianował cię księciem. Podaruję ci białego rumaka oraz długi miecz, a wtedy wszystko będzie jak w bajce, bo przecież mnie uratujesz, prawda? Oczywiście, że cię uratuję. Powiedz mi tylko, gdzie jest ten smok, który cię porwał. Gdy przybyłeś swoim wielkim statkiem, wszystkie smoki wystraszyły się i podawały wysoko do nieba. Patrz, właśnie wracają. Arr, mam gości, co tu robisz, człowieku? Czy chcesz zobaczyć, jak niszczę ten świat? To będzie niezapomniane widowisko, obiecuję, okrutny Has. Przyszedłem po dziewczynkę, przysłał mnie jej ojciec. Przysłał cię wraz z tą wielką armią, to dobrze, wielu wojowników, czyli dużo jedzenia, a my jesteśmy bardzo głodni. Ark! Ale najpierw mi powiedz, czyżbyś zabrał orkom latającą maszynę. Orkowie byli tak mili, że pożyczyli mi arcylot, żebym mógł się do ciebie dostać. Odpowiedzieli mi wszystko o Setu, o tym, że mu służysz i że chcesz zniszczyć nasz świat, naszą Endorię. Orkowie ci obrzydliwi i prymitywni durnie. Powinienem był ich wszystkich spalić. Chciałem tak zrobić, ale Set ich wspiera, a ja mu służę, więc udało ci się dostać do Muruku. Czy przeszedłeś przez mój labirynt? Tak. Czyżby zniszczył moje kopie, stworzone przez Seta, by
strzegły labiryntu, nikt nie powinien był wchodzić na moje terytorium, a ty powinieneś siedzieć. A ty pewnie sądziłeś, że tak mizerne kopie są niepokonane. Niestety rozczaruję cię, jesteś tak samo śmiertelny jak one. Czyżbyś mi groził? Haha, rozejrzyj się, człowieku. Jesteś odcięty od całego świata. Nie masz dokąd uciec ani skąd oczekiwać pomocy. Zabiję cię. Po te zniszczę Endorię. Ten świat musi umrzeć, żeby Set był wolny. Wtedy on podbije inne światy i uczyni mnie prawdziwym królem. Tam wszystko będzie moje. Dobra, walczymy z tym hasem. Mi w kurde w gardle zaschło. O, żeż kurde. O, ja pierdziu. Stracimy trochę armii. Niestety. Właśnie. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Może być. Kogo by to atakować pierwszego? Czarne smoki. 200, 600, 2600. Dobra, tutaj podlecimy, to zaatakujemy dwóch. Użyjemy magii. Cholera. No, ciekawa ta walka. Cholera, jasna. No wiem, podlecimy tu, że szlimy w trzech. Czekaj, bo mamy... Nie, nie mamy jeszcze 40 punktów many. Wygrać wygramy, ale straty będą naprawdę duże. Cholera, wszyscy atakują mojego łucznika. Do dupy. Nie możemy żadnego czaru puścić. Aj kurde, widzicie, nie ucieknę teraz. Ciulowo. A, ale wygraliśmy to raczej. Armagedon? Kurde. Dwadzieścia pięć. A nawet tak. A koniec. A nawet tak źle nie było. Ciekawe, czy to koniec.
Nekromancja, dzięki umiejętności. Dobra, 11 łowców udało się odzyskać. Tak, w końcu złoczyńca umarł. Pokaż się, chcę zobaczyć twojego wybawcę. O ja, Endorie, we własnej osobie zwraca się do zwykłego śmiertelnika. Odważny, niegłupi, silny, godny, jesteś miana wybawcy całego świata i właśnie nim zostałeś. Dziękuję ci, człowiecze, dziękuję za ocalenie tego boskiego stworzenia i mego życia. Swym czynem podarowałeś życie wielu istotom. Nie ma za co, wykonuję tylko swój obowiązek. Dziękuję za ocalenie mego dziecka. Kiedyś urośnie i stanie się kolejnym światem płynącym przez bezgraniczny ocean. Nie lękaj się, Bartu, odwiedzę cię. Odwdzięczę ci się. Choć twoja latająca maszyna jest zatruta, zaprowadzę ciebie i boskie dziecię do domu. Dziękuję. Czas nie ma żadnego znaczenia. Weź dziewczynkę i wracaj do domu. Widziałem, że jak zabiłeś złe smoki, czy teraz polecimy do domu na tym dużym latającym czymś? Nie, niestety to coś już nie poleci. Pewnie moja znajoma pomoże nam, Endorio, czy mnie słyszysz? Słyszę cię, człowieku, teraz wrócisz do domu. Dziękuję. O ja, rozmawiałeś z Endorią. Też już z nią kiedyś rozmawiałem. Jest bardzo mądra. Uspokajała mnie i opowiadała mi bajki, ale mówi strasznie wolno, więc zawsze zasypiałem już na samym początku opowieści. Lepiej zamknij oczy i trzymaj się mocno. Okej, wracamy. Do króla Marka prawdopodobnie. O, jesteśmy już w domu. Nie zdążyłem nawet zamknąć oczy. Patrz, to zamek taty, a tam jest wujek Tregun. Kiedyś zebrał mnie na czyjaszkę swym sterowcem. Tak, jesteśmy już w domu, chodź. Zrobimy twojemu tacie niespodziankę. O Boże, to moja córka, Amelia, ty żyjesz. Wasza wysokość, znalazłem ją. Jej wysokość, księżniczka Amelia. Ojcze, dziewczynka opuszcza twoją dłoń i podbiega do ojca. Tak się bałam, byłam tam. Był tam okropny smok, który mnie torturował, ale nie płakałam, naprawdę. No, może troszeczkę, a ci orkowie, oni nie są źli, są dobrzy. Wujek Bahalum dał mi lalkę, prawda, że piękna, i zbudowali wielgachny statek, żeby pan Bartul mógł mnie ocalić. Zabił złego smoka, niczym rycerza z bajki. Wasza wysokość, złoży raport, jak tylko będziecie mieli czas. Amelio, zachowuj się jak księżniczka. Wyjmij palce z buzi, nie bądź niewychowana. Och, żywa Endoria, wielki żółw, tylko Set, który wskrzesił Karadora i zawarł przymierze ze smokiem Hasem. Bartul, twoje słowa niepokoją mój umysł. Chcę ci podziękować za uratowanie mojej córki, całego świata. Twój wyczyn zasługuje na umieszczenie w legendach i baladach. Jutro na placu w centrum miasta stanie marmurowy posąg prezentujący ciebie, mój przyjacielu, zbawcę świata. To dla mnie wielki zaszczyt, wasza wysokość. Twoje wyjaśnienie odnośnie Dori to zmienia całe nasze postrzeganie tego świata. Naukowcy i geografowie będą mocno zakłopotani, wszyscy za wyjątkiem mojego brata Karla, będzie zachwycony, że jego teorie okazały się słuszne. Bartul, wiesz co, nawet jeśli orkom prawie się to udało, to w takim razie zjednoczone ludy Endori przy twojej pomocy na pewno zbudują statek, który dotrze do innych światów. Kto wie, ile wielkich żółwi znajduje się w oceanie świata. Tego nie wiem, królu. Widziałem tylko jednego, pewnie jest ich więcej. To całkiem możliwe. Tak, zbudujemy statek, który dotrze do innego świata. Potrzebujemy kogoś, kto poprowadzi tę ekspedycję. Kogoś lojalnego, za kim można polegać. Kogoś, kto poradzi sobie z nieprzewidzianymi wypadkami. Znam tylko jedną osobę, która zasługuje na taki zaszczyt. To mój były poszukiwacz skarbów, Bartul. Mój dobry przyjaciel i wierny rycerz, którego z mej królewskiej woli mianuję na nowe stanowisko. Gratuluję, zostałeś pierwszym poszukiwaczem światów w historii naszego uniwersum. A teraz proponuję ci odpocząć, zanim wyruszysz w długą drogę, bo jutro czeka na ciebie ciężka próba.
Zorganizujemy festy na twoją część. Dziękuję, wasza wysokość naturalnie zostanę waszym poszukiwaczem skarbów. Poza tym nic więcej mi nie trzeba. Masz ważniejsze zmartwienia, panie, niż festy na moją część. Ach, ta młodzież, wiele musisz jeszcze nauczyć. Wszystkie te czyny nie są istotne dla mnie, ale dla korony. Powinieneś zrozumieć, że nawet mało istotny wieśniak z odległej wiosce będzie z ciebie zadowolony i na tę chwilę zapomni o swoich problemach. Zaś nasi wrogowie będą widzieli, że jesteśmy radośni, a to znaczy, że jesteśmy potężni. Na naszych ziemiach zapanuje pokój, a lud będzie się cieszył. Idź i przemyśl swoje słowa. Do zobaczenia. Tak, królu mój. Mam nadzieję, że z biegiem lat również stanę się mądry. Przygotuję się na jutrzejszą próbę. Zwycięstwo, moi drodzy. Toczymy King's Bounty. Legenda. Jest to pierwszy King's Bounty. Generalnie gra już ma chyba z 11 lat, ale nie mówcie, że nie wygląda kozacko. O proszę, zdobyłem czwarte miejsce w rankingu. 23 288 doświadczenia, znaczy dowodzenia. Poziom 30 zdobyłem. Więc najwyższy mamy poziom prawie. Poziom trudności niski, data ukończenia dzień 41 i 41 dni graliśmy. Wykonane misje 101, czyli w sumie najwięcej, oprócz jednej misji, w zasadzie jedną misję przeoczyłem, znaczy nie wykonałem, to tak, szał 53, 110, 91, także szał też mieliśmy dosyć dużo, mana 86, to mego 133. Ale miałem babeczkę, która miała dzieci, zamiast dzieci mogliśmy włożyć artefakty też. Obrony też miałem chyba najwięcej, 27 aż, intelekt 20, później 28, także 158, 222, 155, też najwięcej run zdobyłem, chociaż długość 241. A magiczne kryształki 411, także też najwięcej zdobyłem kryształków, no i zdobyłem aż bogatela 18 milionów hajsu. Gość tylko 955 tysięcy zdobył. No nic, moi drodzy, to tyle. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Generalnie gra jest kapitalna, genialna. Ubisoft powinien się uczyć, jak się robi gry tego typu. Heroes of Might and Magic się przy tej odsłonie nie umywa. To jest oczywiście moje subiektywne zdanie na ten temat. Także to tyle. Dzięki za uwagę. Nie przedłużam. Mam nadzieję, że oglądaliście wszystkie odcinki. Macie jakieś pytania, walcie śmiało pod filmem w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich. Hej, hej!